Cześć. W tym odcinku spróbuję sobie zaliczyć kolejną przygodę do rankingu. Czyli tak, wchodzę sobie w przygodę online, przygoda rankingowa i tu mam 3 wyścigi na 10 już zaliczone. Jeszcze muszę 7 zrobić, żeby mnie sklasyfikowano. No to próbujemy. Spróbuję sobie jakąś zaliczyć przygodę może. No ten Unigan RS200 jest naprawdę superzasty. Muszę powiedzieć, bardzo, bardzo przyjemny samochód. Chwilę driftuję, czekając, aż będzie dostępna przygoda. Mam nadzieję, że zaraz będzie. Nie będzie. Mam nadzieję, że coś znajdzie w końcu. Kurczę. Jest! Enter naciskamy. Dołączamy do sesji i zaraz będzie. Jest! Witamy w przygodzie swobodnej. Zobaczymy, w jakich warunkach przyjdzie nam się ścigać. Wiosna, wyścig uliczny w klasie S1. No nieźle, nieźle. Zaraz zobaczymy. Czyli S1. Kurczę. To chyba tym Audi pojadę. Dobrze, że przygotowałem sobie dwa egzemplarze Audi TTS Coupé. Jeden egzemplarz w klasie S1, a drugi w klasie A. Wybierz samochód. Boże, ja tu gadam, a tu... sortuj po klasie. I gdzie mój? Tu jest Nismo. Nismo też jeździłem. A gdzie mój Audi? Nie widzę mojego Audi. Dobra, chyba muszę wybrać tego Nismo, bo też nim dobrze mi szło w sumie. No, zobaczymy. Gdzieś mi się to Audi podziało. Za dużo tam mam tych samochodów, cholera. W klasie S1. Nie wiem, musiałem przeoczyć, bo specjalnie dwa egzemplarze przygotowałem. Dobra, ale pojedziemy Nissanem. Przygoda swobodna. Wyścig uliczny zwykły, typu sprint, ok. Start nie był zbyt udany.
No, ostra jazda. No i zakończenie wyścigu, na którym się udało miejscu na siódmym. Dobra. Ten Nissan nie jest taki zły w sumie. Nie wiem, czy by mi się Audi lepiej jeździło. Nissan nawet może być. Fajny ma dźwięk silnika. Ja o tym dźwięku silnika znowu, ale fajny naprawdę był. Ze mną gość też w tym samym samochodzie. Widzę dokładnie. Nissan GT-R. Nismo, Forza Edition, tak. Kurczę, znowu się nie przyjrzałem, jakich samochodach mieli pierwsze miejsca, ale to będzie dopiero istotne po kilku wyścigach, jak się okaże, jak się to wszystko ustali. Zobaczymy, w jakim samochodzie najlepsze miejsca mają ludzie. A to też jest fajna wskazówka, jakim samochodem warto jeździć. No to jedziemy, drugi wyścig. Gonitwa w jeździe dowolnej. To rozumiem, że można sobie na skróty będzie jeździć. Haha. No tak. Tą końcówkę być może warto będzie skrócić. Ciekawe. No. Zobaczymy. Viper Hunigan Group A, GT40, BMW M3. Aha. Różne mają ludzie samochody tu. Ale jazda, nieźle. Ła, to co to był? Oryginalny jakiś. Ciekawe, co to za samochód przede mną. Ale mnie przypierniczył ktoś. Jasny gwint. Kompletnie mnie wytrącił. Niech to szlak. No trudno. Zjechać, bo ten samochód nie ma dobrej prędkości maksymalnej i na autostradzie to nie mam szans. Cholera, gdzie go tu zjechać? Ja się obawiam.
Dobra, już dojadę tą autostradą. Raczej tu ostatni przyjadę. In 400 meters, turn right. Nie ukończę niestety tego wyścigu. Parę metrów mi brakło, ale i tak ostatni jestem. No tak. Te wyścigi w jeździe dowolnej to mi za dobrze nie wychodzą. Miejsce ogólnie kwalifikacji. No dobra. No tak, wyścig uliczny, ok. Kurczę, i prawie z końca stawki startuje. Nie, z połowy, co ja mówię. Z połowy stawki startuje. Cholera, znowu kurczę w taki numer, no. Coś mam pecha dzisiaj. W sumie nieźle mi szło i tak. Tym już odjechali, także dzięki. Ale ukończyć ukończę. Dobra. Piękne miejsce.
Kurczę, na 10 spadłem ogólnie. No dobra. Trudno. W tej klasie S1 mam problem z samochodem. Kurczę, S2 Maserati jest świetny. A ten Audi daje radę, a tutaj w S1 mam problem. Nie wiem, ten Nismo to nie do końca, kurczę, może ten Audi powinien był jechać, ciekawe. Sprint, no dobra. Tylko ty teraz nie wypaść jakoś z trasy paskudnie. Ja w tych wyścigach typu sprint jestem słaby. O Jezu, ogólnie wolę normalne tory. Albo jak jadę grzecznie po drodze, to mam kompletnie czas od czapy. Albo jak już sobie wyszukuję skróty, to się gdzieś wpakuje, że w ogóle blokada. O, proszę, proszę. No tu wyprzedził skubaniec. Ach, szlak! Się zagapiłem. Jezu! No nie, znowu autostrada, to nie mam szans. Nie, no to fatalny ten samochód jest na te wyścigi. Po prostu, nie no, szybkościowo nie mam szans. Zresztą, nie wiem, może ja go sam tak stuningowałem, kurczę, na przyspieszenie. Muszę zobaczyć. Nie wiem dokładnie. Muszę się przyjrzeć. Też tuningowi. Nie dojadę. Aaaa! 100 metrów. Dobra, ostatni wyścig tej porażkowej serii dzisiejszej. No ale dobra, trzeba dojechać, zaliczyć czwartą przygodę. Szkocka szarża.
Wyścig uliczny. No przynajmniej normalny wyścig. Dobra. No, przynajmniej się udało na niezłym miejscu zajechać, na piątym. No nie na podium, ale piąte miejsce to przynajmniej jest nie tak najgorzej. No ale już pozycję sobie bardzo nie poprawię pewnie. Porsche 917. Focus 17. BMW M5 18. Mercedes-Benz SL 65. No zobaczmy, Porsche 917 i ten Mercedes-Benz SL 65. Ciekawe. No, jeszcze jakieś tam wpływy. Całkiem przyzwoity wpływ. Pach. Szybka rozmowa GLHF, ciekawe. O, tam coś było fajnego. Oj, i Forza, a nie, no 5000, no to dobrze. No tak, dobrze. Ale nie mam co narzekać, ostatnio sporo nagród wygrałem, więc niech będzie. Dobra, czyli to była moja czwarta przygoda eliminacyjna. W dochodzeniu do rankingu. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Cześć.